Jesteście szarpaniną ze Szczecina, ale tak naprawdę powstaliście w Świnoujściu. Gdzie tam w życiu? No i tak przynajmniej wyczytałem. Nie, to ja, ja się urodziłem na Unii Lubelskiej w szpitalu, to jest w Szczecinie. Tak. A ja w Zdrojach też w Szczecinie. Też w Szczecinie. Tam się poznaliśmy wszyscy w szpitalu. Grzechu też się urodził w Szczecinie, a Mariusz to tam nie wiem. Może Prawobrzeżu gdzieś bardzo daleko. Nawet jeżeli urodził się gdzie indziej, to jest w mniejszości, to nie ma nic. My go nie uznajemy ogólnie. Chcieliśmy się nazwać Red Hot Chili Peppers. Na przykład. Ale co się pisało w Google, to ani razu nas nie wyskoczyło. Ciężko było. A to dziwne, bo... A informatyk powiedział, że ciężko będzie wypozycjonować to. Mówisz, że naprawdę kupę kasy musimy mu dać, więc chcieliśmy, że po prostu... A macie jakiegoś takiego prywatnego informatyka, tak, który się zajmuje wam? Tak, zwykle robi nam stronę, mówi, że do końca od września będzie i tak do lutego jest szansa, że ona skoczy w ogóle. Jesteście pierwszy raz tutaj. W radiu. W radiu, tak, no działamy od tygodnia, więc trudno, żebyście byli wcześniej. Takie czyste wszystkie tak. Dotykaliście gąbek, czy jeszcze nie? No tak, ale wczoraj właśnie tancerze You Can Dance dotykali tutaj nam gąbek w radiu, bo nie mogli się po prostu nacieszyć tym, że tak powiem, dotykiem. Aha. Fajne są? Fajne są, ale żeby je tam dotykać, to dobra. O, uwaga, tutaj mamy historyczne dotknięcie gąbki na antenie. I która lepsza, pomarańczowa, czy ta czarna, czy szara? Pomarańczowa, zdecydowanie, także... Ja nie wiem, było go widać teraz, bo to co on robił, to ktoś mógł sobie coś pomyśleć. Nie, no na szczęście relacji wideo jeszcze nie prowadzimy, ale Marek potwierdził, że uwaga, gąbki w radiu, sygnały, zdecydowanie pomarańczowe w takim razie. No. Dzięki panowie, naprawdę jestem zaszczycony taką opinią. Bywamy co roku na pace, w tym roku chyba zakończyliśmy już swoje udziały na pace. O swoje już zabiliśmy, teraz trzeba dać młodym. Będzie szansę innym. Wenni Vidivici, tak? No. A no właśnie, dwa razy laureat drugiej nagrody jako zespół Szarpanina ze Szczecina. Tak. Ale to oczywiście bardziej nas cieszy nagroda publiczności, bo ona jest najważniejsza dla każdego kabaretu. O, no tak, no. No więc jakby... Ale ja... Choć osobiście wolałbym Granda, no ale no cóż. Był stres? Były emocje? Za pierwszym razem na pewno. No, trochę były. To jest tak jakby, no nie wiem, zagrać z Gajosem, jako nowy, pierwszy aktor gra z Gajosem, to na pewno ma stresa i pierwszy raz w Rotundzie, bo to bardziej nie opaka, tylko Rotunda. Bo są jeszcze eliminacje w innych salach w Polsce. Ja aż do szpitala trafiłem. No. No co ty? No. Sobie kolano rozwaliłem. A że nie ma ubezpieczenia, to cała paka mu się składała na to. Więc ogólnie spoko było. Ale naprawdę, jest to takie coś, że dla kaberciarza występ w Rotundzie, to jest coś wielkiego. To jest taka mekka kabaretu, tak? No, dosłownie, tam naprawdę. Tam najlepsi. No. I co, odczuliście? Z najgorszymi? Ale poziom jest wyrównany na takim kabarecie? No, raczej różnie. Jak to wygląda? No, to zależy od... Patrząc na eliminacje, półfinały, to jeszcze są rozrzuty dość konkretne. Finał faktycznie zwykle już jest na takim poziomie, że ciężko było nic zwycięzcę. To słuchajcie, czym tak oczarowaliście tą publiczność, że tutaj ta nagroda? No właśnie też się zastanawiam. Nie wiem. Chłopaki, dzięki wam najmocniej. Dziękujemy bardzo. Czas. No i trzymajcie się, zróbcie tam porządne obiekt. Do zobaczenia, serwus. No, fajnie. A my przejdźmy do kolejnego punktu muzycznego. David Hasselhoff. Prawda? Jezus Maria, już został. Dobra.